Wszechmogący, wieczny Boże, obchodzimy pamiątkę Najświętszej Wieczerzy, podczas której Twój jednorodzony Syn, mając się wydać na śmierć, pozostawił Kościołowi nową, wiekuistą ofiarę i ucztę swojej miłości. Sprawa, byśmy z tak wielkiego misterium czerpali pełnię miłości i życia. Amen. Tak modliliśmy się na początku tej Eucharystii, Wielki Czwartek. Nowa, wiekuista ofiara i uczta miłości. Po co? Po to, byśmy i my czerpali pełni miłości i życia z tej tajemnicy. Niesamowity jest ten wieczór Wielkiego Czwartku. Wieczernik, Jezus z uczennicami, uczniami. Słowa, które wypowiada, intymne gesty. Najświętsza wieczerza, nowa, wiekuista ofiara i uczta miłości. Także i my nie rozumiemy tego, co czyni Jezus. Uczniowie nie rozumieją, świat nie rozumie i my nie rozumiemy. Bo nie można zrozumieć miłości. Zobaczmy, co czyni Jezus. Jezus burzy schemat. Codziennym gestom nadaje nowe, właściwe znaczenie. Jezus chce nas wyrwać z rutyny, z przyzwyczajeń, z wytartych schematów naszego życia. I chce nam pokazać nowość miłości. Chce nam pokazać, na czym tak naprawdę życie polega. I my nie rozumiemy, tak jak Piotr nie rozumiał, że wykąpanym wystarczy tylko umyć nogi. Ten dialog Jezusa z Piotrem w interpretacji, w tradycji Kościoła był wykorzystywany, by mówić o znaczeniu sakramentów. Czym jest kąpiel? W chrześcijaństwie mamy tą jedyną kąpiel. Tę kąpiel, która buduje naszą wspólnotę z Bogiem, buduje naszą wspólnotę z siostrami i braćmi. Ta jedyna kąpiel to chrzest. Czym zatem jest obmywanie nóg? Obmywa się nogi codziennie. To nieustanne przebaczenie, jakiego potrzebujemy od Boga, jakiego potrzebujemy od naszych sióstr i braci. To nieustanne przebaczenie, jakie musimy okazywać innym. Wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty. Popatrzmy, że święta Paschy, do której przygotowywaliśmy się przez 40 dni Wielkiego Postu, który w tradycji Kościoła był tą pierwotną formacją katechumenów, czyli kandydatów do chrztu, aby mogli dostąpić Wigilię Paschalną, tego daru włączenia w Chrystusa, włączenia w Kościół, daru oczyszczenia z grzechów. Dla nas święta Paschy to powrót do źródeł naszego życia. To powrót do życia wiarą. To powrót do chrześcijańskiego powołania. Powrót do chrztu. Chrzest to dar. Chrzest to niesamowity potencjał, jaki otrzymaliśmy. Chrzest to pełnia człowieczeństwa. Chrzest to skarb ciągle do odkrycia, ciągle do wykorzystania. Doroczne święta Paschy mają nas, chrześcijan, przebudzić do tego, by odkrywać ten wielki dar zanurzenia w Chrystusie, zanurzenia w tajemnicy paschalnej, Jego męki, śmierci i zmartwychwstania. Przypomnienia sobie, że ta kąpiel zmieniła całkowicie nasze życie. Ale święto Paschy to także powrót do przebaczania. Bez tego codziennego przebaczania nie ma święta. Bez codziennego przebaczania nie ma wspólnoty. Bez codziennego przebaczania nie ma rodziny. To jest krew moja, nowego przymierza, na odpuszczenie grzechów, mówi Jezus. W Eucharystii jest moc do przebaczania, codziennego przebaczania naszym siostrom i braciom. Jest moc do tego, by przyjmować przebaczenie od Boga i od drugiego człowieka.
kąpiel i obmywanie nóg. I druga myśl, która chyba jest ważna także na te dni dla nas, mianowicie miłość i pokora. Te dwie rzeczywistości wzajemnie się uzupełniają, wzajemnie się karmią. Święty Paweł w liście do Filipian w 2 rozdziale pisze: Chrystus ogołocił samego siebie, Chrystus uniżył samego siebie, przyjąwszy postać sługi aż po śmierć krzyżową. Ten gest umycia nóg podczas ostatniej wieczerzy jest gestem przejmującym, zaskakującym. Ale dobrze wiemy, że ten gest wykonany bez miłości to gest, który upokarza, który poniża, który odczłowiecza. Nawet w pewnych środowiskach Żydzi nie przymuszali niewolników, by umywali swoim panom nogi, bo wiedzieli, że to nawet niewolnika może upokorzyć. Ten gest bez miłości odczłowieczy. Ale ten gest wykonany w miłości, ten gest codzienny, ten gest matki, która codziennie myje swoje dzieci, ten gest męża, który pochyla się, by umyć nogi swojej ciężarnej żony, ten gest córki, która obmywa ciało niedołężnej i starej matki, gdy jest wykonany w miłości, on naprawdę ma znaczenie. Miłość i pokora wzajemnie się żywią, wzajemnie się uzupełniają, wzajemnie dają sobie znaczenie. Tego uczy nas Jezus. Kąpiel i umywanie nóg, miłość i pokora. I trzecia myśl na ten wieczór dla nas. Eucharystia w czasie epidemii. Popatrzmy, że Eucharystia to serce, to centrum Kościoła, to centrum parafii. Zobaczmy nawet na architekturę. My przecież najpierw budujemy Kościół, gdzie sprawowana jest Eucharystia i wokół niej organizujemy życie parafialne. Nawet ten budynek stoi w centrum, wszystko się dzieje wkoło Eucharystii, na różne sposoby. Dzisiaj jesteśmy w kryzysie. Wielki Czwartek sprawujemy w pustym kościele. Kto może, łączy się przez internet, przez inne transmisje telewizyjno-radiowe, by móc duchowo przeżyć te tajemnice naszej wiary. Jezus mówi: bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje za was wydane. A tu kościoły są zamknięte. Msze tylko internetowe, nie ma komunii. To, że sklepy mają inne godziny otwarcia, to rozumiemy. To, że dzisiaj czy jutro nie pójdziemy do kina czy teatru, to jest dla nas jasne, oczywiste, tak trzeba. Ale że nie ma Eucharystii, chce się płakać. W tych dniach wróciłem do lektury, takiej lektury ważnej dla mnie z dzieciństwa, wspomnienia z Kazachstanu księdza Władysława Bukowińskiego. To jedna z wielu książek, na których się wychowywałem jako dziecko. Dziś błogosławionego księdza Władysława Bukowińskiego, niestrudzonego misjonarza w ZSRR, więźnia sowieckich łagrów, w swoich wspomnieniach opowiada o miłości do Eucharystii. O miłości do Eucharystii często bez kościoła, bez kaplicy, bez księdza. Opisuje taki epizod, gdy przyjechał do pewnej miejscowości, by szukać wiernych, by tam potajemnie odprawić mszę, ochrzcić, udzielić ślubu, wyspowiadać. Podeszła do niego matka kościoła, jak on to nazywał, starsze panie, które opiekowały się tą wspólnotą w czasach komunizmu, i przyniosła mu puszkę z zakonsekrowanymi hostiami. Mówi, że ksiądz, jak był ostatnio, to zostawił, mówił: rozdawaj komunię, ale rozdałam raz, drugi, ale potem czuliśmy, że czegoś nam brakuje, brakuje spowiedzi. I tak przechowywałam tą puszkę. Ksiądz Bukowiński pyta się, jak dawna. Ona mówi: już 4. rok. Przechowuje w szafie puszkę z Najświętszym Sakramentem. Przyniosłam księdzu, żeby coś z tym zrobił. Wiedzieli, że trzeba budować na Eucharystii, ale
do końca nie wiedzieli jak. A innym razem ksiądz Bukowiński wspomina, że gdy ludzie gromadzili się po domach bez księdza na modlitwę w niedzielę, ubierali ołtarz, przynosili paramenty liturgiczne, szaty kapłańskie, czytali modlitwy, czytali czytania. Jak dochodzili do modlitwy eucharystycznej, wybuchał płacz. Płacz tęsknoty i płacz miłości. Eucharystia w czasie epidemii to może dla nas wszystkich wielkie zaproszenie, by wzbudzić tęsknotę za Eucharystią, by wzbudzić tęsknotę za wspólnotą Kościoła, za parafią, by wzbudzić tęsknotę za wiarą, za żywym Bogiem w naszym życiu. Bo tu czerpiemy pełnię życia i miłości. Amen.